ciężki fizyczny mecz. Cieszy chyba to, że przeciwstawiliśmy się właśnie tej fizycznej grze, że powalczyliśmy, że zagraliśmy też tak twardo, odpowiedzieliśmy tym właśnie na boisku? Tak, no zdecydowanie trzeba było odpowiedzieć tą agresywnością, fizycznością, bo wiemy jak się gra na Wyspach. No, te drużyny bazują na tym i sama jakość tutaj nie wystarczy. Trzeba było też dużo pobiegać, dużo powalczyć i cieszymy się, że udało się to zrobić i wywalczyć 3 punkty. I wreszcie mecz na 0 z tyłu. To też chyba wartość taka dodana. Reakcja po tym, co wydarzyło się w Warszawie? No na pewno tak, no, wygrany mecz na 0 z tyłu to samo mówi za siebie, ale na pewno w końcówce nie było łatwo po wprowadzeniu tych dwóch wielkoludów, to nie było łatwo, bo szukali tych długich podań i trzeba było być uważnym na te drugie piłki, które trzeba było zbierać. No, nie stworzyli sobie za dużo sytuacji, to cieszy, że na 0 z tyłu i 3 punkty dla nas. Wojciech Szczęsny wczoraj w tym dniu przedmeczowym powiedział, to jest być może nasze miejsce po prostu, że Belgia i Holandia to są dwa zespoły, które są po prostu tak znakomite, a dzisiaj w takim razie udowodniliśmy, że przeciwko takim drużynom jak Walia jesteśmy w stanie gdzieś o ten szczebelek wyżej być i to też udowodnić? No takie mecze no, gdzieś tam pokazały, no, że mają dużo siły w swoich reprezentacjach, wielkich zawodników, duże umiejętności. Ale na pewno fajnie jest rywalizować z takimi, bo można też wiele się nauczyć. Dziś był to mecz na pewno ciężki, ale mamy na pewno więcej jakości niż reprezentacja Walii i dzisiaj tą walecznością na pewno dołożyliśmy. Boisko nam oddało i 3 punkty są nasze. Zastrzyk optymizmu przed mundialem? Na pewno każde zwycięstwo cieszy i tak trzeba podejść do tego. No, ostatni sprawdzian przed mundialem to sparring z Chile i na pewno trzeba być 100% gotowym na tak wielką imprezę, ale tutaj jest wielka robota do wykonania w klubach. No, każdy wie, że musi grać, musi być w dobrej formie, bo będzie to w trakcie sezonu te Mistrzostwa Świata i tutaj kluczowe będzie regularność gry w klubach wszystkich zawodników i żeby ta forma była jak najlepsza.